czołem, cześć! Opowieści dziwna treść, dzisiaj słuchajcie, jedziemy w klimacie promowym. Opowiadałem wam, że mamy taką zasadę, że każdego roku my robimy sobie wyjazd wędkarsko-turystyczno-biesiadny, zrobić tak zwaną zemstę za szwedzki potop. No tam mamy nastawienie, że trzeba połowić grubych ryb. Ja tam zawsze mam w głowie, żeby trochę przynęt przetestować, jakieś pomysły. Zawsze jak przyjeżdżam do Darkowi, Darek, robimy taki kolor, Darek, robimy takie woblery. Ale to każdy z nas chyba tak ma, jak mamy dłuższe wyprawy, co? Nie, trudno mi powiedzieć, co ty masz. No przecież też wracam z różnymi rodzajami rozwiązań ciekawych, nowych. Kolory, wielkości, no tak, akcje, przynęt. Tak. Powstał nam po Szwecji powstał nam słynny kolor żółty z czerwonym łbem. Dokładnie. Musimy go, Darek, reaktywować. Wprowadzić do wszystkich przynęt. No. No ale słuchajcie, te wyjazdy szwedzkie, one się charakteryzują, ja sobie to pościągam, Darek, bo mi to wadzi. Te wyjazdy szwedzkie, słuchajcie, charakteryzują się tym, że tam jest bardzo fajna, dobrana grupa i ta grupa się dogaduje i ma podobny humor i podobne tematy do dyskusji i tam i pośmiać się można i potańczyć i robimy sobie różne konkursy, jak popijemy trochę wódki, to tam jest fajna różnica wieku, bo między najstarszym pewnie jest, a najmłodszym ze 20 albo lepiej lat różnicy, nie no, przesadziłem, 30 to nie ma, ze 20 lat. A mimo tego robimy sobie konkursy pod tytułem ten najstarszy wsiada na taczkę i go wozimy dookoła domku, kto szybciej wskoczy na kamień i tak dalej, i tak dalej. No tam takie są biesiadne imprezy. I to jest bardzo fajny humor, bo jak wsiadamy, słuchajcie, do samochodu już w Warszawie, to już się zaczyna i to bez alkoholu, bo to na początku to nie ma, dopiero tamtej Szwecji trochę sobie potańcujemy. To jest, słuchajcie, tak, że już się buduje ten nastrój. Wy pewnie jak jeździcie na takie wyprawy wędkarskie, doskonale wiecie, o co chodzi. No i wspomniany Włodzio, on lubi jak kupi sobie, słuchajcie, te tam bilety, bo Włodek zawsze organizuje. To Włodek nie przepuści i kupuje ten na promach Stena Line, jest coś takiego, że jest open bar śniadaniowy. Szwedzki stół. Szwedzki stół, tak. Na szwedzkim promie jest szwedzki stół. I tam płacisz określoną ilość pieniędzy i jesz ile chcesz. No ale ile człowiek może zjeść, nawet jak chce, nie? No zje tych dwa jajka, jedną kiełbasę, dwie kromki chleba, no i no jeszcze dwie łyżki serka białego, no i po wszystkim jest, nie? Tam te kulki dobre są na tym promie. Kulki na mleko? Czy jakie kulki? Nie, kulki takie te szotbule. Szotbule, okej, okay, no. No i my tam sobie, wiesz, jedziemy całą noc tym samochodem, czy północy, dojeżdżamy, tam ta Gdynia, wszystko, prom, wsiadamy, pierwsze takie rytualne to śniadanie, herbatka, kawka, masełko, chlebek, te szotbule, żurawina. Wszystko jest dobrze. No i słuchajcie, z nami jeździ taki jajcarz, to jest pierwszy jajcarz, jakiego ja znam. W ogóle facet, któremu odkryli pierwsze ADHD w Józefowie, nie wiem, czy ty wiesz. On o tym mi opowiadał. Czyli Jarek. No i słuchajcie, Jarek, siedzimy przy tym śniadaniu, tam sobie konsumujemy i przyuważyliśmy kolesia, który przyszedł na śniadanie ze słoikami. Ty nie znasz tej historii? Nie, no znam. Oczywiście, że znam. Przyszedł na śniadanie ze słoikami. No i tam sobie, wiesz, poszedł po tą pierwszą dostawę na dwóch dużych talerzach, naniósł różnych kiełbas, parówek, jajecznic, boczków i wszystkiego. Jak dają, to bierze. No, jak dają, to bierze. Taka polska szkoła biznesu, wiesz, o co chodzi. Oczywiście. No i najpierw się najadł, ja bym to powiedział, nafutrował ty, się. Prowadź na cały wyjazd. Można zorganizować sobie na takim promie. No i słuchajcie, i nagle go przyuważyliśmy, Jarek go przyuważył, że on te wszystkie, naprawdę, kopy tych kiełbas gotowanych, ja mówię, co to się nie da, bo Włodek by tego nie zjadł nawet, nie? No. Nie zjadłby tego Włodek. A on te kiełbaski wyciągnął takie, miał duże słoiki, weki to się nazywa, duże słoiki i zaczyna to pakować, te kiełbasy. Za chwilę następna runda i znowu te kiełbasy. I Jarek mi to pokazał i mówi, zrobi mu dowcip. I w pewnym momencie, jak facet, słuchajcie, poszedł do kolejną dostawę, to Jarek wbiegł szybko, zabrał całą solniczkę, zabrał solniczkę soli i w ten słoik mu nawalił całej soli, wiesz, o co chodzi? Tak. Facet przywiózł, znowu wrzucił słoik, Jacek z nowego stolu, Jarek z nowego stołu sól, znowu do słoika i tak mu opędzlował wszystkie słoiki, jakie tam, wiesz, było. I na samym końcu ja pękałem ze śmiechu, nie mogłem tego wytrzymać.
I w pewnym momencie, słuchajcie, ten facet, bo on się namęczył, bo on nanosił się tych, wiesz, tego żarcia do słoików. Ciężka robota. Ja mu naliczyłem 9 słoików zrobił sobie takich weków, nie? To jest, słuchaj, wielka taka torba, od, jak w Carrefourze mają te plastikowe, wiesz o co chodzi? Albo w Ikei. Albo, nie, w Ikei to ta potwornie wielka. 7 czy 9 słoików i do Jarek mu do wszystkich nawalił tej po całą solniczkę soli, tych jajecznic ze wszystkiego, bo tam nawalał. I na samym końcu facet, słuchaj, bo to taki chytry kutas typowy był, wiesz o co chodzi? No wiadomo. Poleciał znowu do tej Janusz tak zwany. Nie mówimy, Janusz normalne imię. Chytry kutas i tyle. I poleciał, słuchaj, do tej jadłodajni, znowu te dwa talerze niesie, już tylko tym razem już nie ładował, bo on już nafutrował się na początku, już nie ładował w słoiki, tylko postanowił jeszcze przyfutrować się na dekiel, nie? Ja pierdzielę. Tak, i słuchaj, była taka historia, że zapomniał sobie tam czegoś, typu litra majonezu, czy tam, nie dressingu, bochenka chleba, czy tam 200 jajek zapomniał, no i poleciał tam do tego, wiesz, miejsca wydawania posiłków. I słuchajcie, akcja dzieje się taka, że Jarek znowu nie wytrzymał, a on miał nałożone na talerzu te szotbule, czy tam kiełbaski, to już nieistotne. I Jarek mu wziął pobieg i ten talerz zasypał cały solą, nie? A facet tak, słuchaj. Gryz widelec i wiesz, siedzi taki naładowany tym i bach tego szotbula. I słuchaj, z tą solą, om. I nagle i na stół. I był taki, słuchajcie, film, ci co się trochę kinem interesują, Wielkie Żarcie. To wy sobie skojarzycie to w tym Wielkim Żarciu. Tam był taki sam motyw, on tak, albo jeszcze było w Monty Pythonie, pamiętacie? W Monty Pythonie było, że facet poszedł do restauracji, jadł, już dawali mu, przynosili i na końcu mu dali miętóweczkę i on tą miętówkę, gumkę pożył i go rozsadziło i po całych ścianach rzygowiny były. To tu nie było, nie skończyło się rzygowinami, ale było blisko. Znaczy nie wiemy, co było dalej. Ja jestem bardzo ciekawy, jak tych 9 jego chytrych słoików on później przeatakował. Pojechał do tej biednej roboty tam, do tej Szwecji. Jaki damy morał? Życzymy ci opamiętanie we wszystkim, co się robi. O, ty Darek, tak mądry, ja bym powiedział, że nie wolno być chytrym kutasem.